Anna Seremak, dzień dobry. Dzień na żywo zaczynamy od elastyczności. O takowej w relacjach z Brukselą w sprawie KPO mówił dziś w rozmowie Piaseckiego Adam Bielan. Ale co ta elastyczność miałaby znaczyć? Gdzie polski rząd zamierza ustąpić i na co się zgodzić, żeby unijne pieniądze do Polski w końcu popłynęły? Dopytywał Konrad Piasecki. Dziś sąd zdecyduje. Czy dwoje 19-latków z zarzutem zabójstwa dziecka trafi do tymczasowego aresztu? Wnioskuje o to prokuratura. Podejrzani to matka 4,5-latka, chłopczyk miał na imię Leon, i jej obecny partner. Karolina Wasilewska jest. Większość członków Rady Bezpieczeństwa ONZ chce śledztwa w sprawie wykorzystania przez Rosjan irańskich dronów, a tym samym obchodzenia sankcji nałożonych na Teheran. Miałoby ono być prowadzone przez ekspertów pod auspicjami sekretarza generalnego ONZ. Rosja ostro krytykuje taki pomysł, a Iran konsekwentnie twierdzi, że żadnej broni nie sprzedaje. Tymczasem Wołodymyr Zełenski twierdzi, że przeciwko Ukrainie wystrzelono już blisko 400, wykorzystano już blisko 400 irańskich dronów kamikadze na froncie najostrzejsze walki. Izrael będzie nadal wspierał Ukrainę humanitarnie i przekazując sprzęt, który nie jest bronią śmiercionośną. Taką informację przekazał prezydent Izraela po spotkaniu w Białym Domu z prezydentem Stanów Zjednoczonych Joe Bidenem. W ekskluzywnym wywiadzie dla telewizji CNN prezydent Izraela odpowiadał na pytanie, czy Izrael przekaże Ukraińcom system obrony przeciwpowietrznej, na co bardzo Kijów liczy. Sytuację w Ukrainie będziemy wkrótce pytać naszego reportera. Artur Molenda jest dla Państwa w Kijowie, zbiera wszystkie informacje tam na miejscu. Wkrótce się z nim połączymy, ale teraz kolejne tematy. Serca nam się buntują. Łódzcy ratownicy coraz częściej wyjeżdżają do wezwań, których powodem są właśnie kłopoty z sercem czy układem krążenia. Piotr Borowski jest z nami. Piotr, jakie... Kim jest Robert Bąkiewicz? Sam o sobie 6 lat temu mówił: Robert Bąkiewicz upadł. To było wtedy, gdy zbankrutował jako przedsiębiorca, przepisał część majątku na córkę i spóźniał się z przekazywaniem należności syndykowi. Wtedy też się rozwiódł, choć po latach występuje jako kochający mąż i ojciec oraz przeciwnik rozwodów i przemilcza fakt, że rozwodnikiem jest. Czy Robert Bąkiewicz, obecnie lider trzech stowarzyszeń narodowców, którego firma przyniosła kilkumilionowe straty zakończone bankructwem, może być wiarygodnym powiernikiem publicznych milionów, a je dostaje, jak wielokrotnie informowaliśmy? To pytanie stawia reporter Czarno na Białym Artur Warcholiński. Jego reportaż Łaskawość dla bankruta dziś o 20:35, oczywiście w Czarno na Białym w TVN24. Teraz fragment.